Patrz, wózki nowe. Są zbyt kolorowe. Znajdę doskonały. Jest w serduszka cały. Ja to bym chciała... O! Gdzie tak pognała? Taki mieć chcę. Okropny ble! Śmieszne. Ścigajmy się. Będziesz żałować. Lecz możesz spróbować. Zapraszam cię. Śpieszę się. Zaraz, stój! Wygram mój. Pokonam cię. Nie ciesz jeszcze się. Zostaniesz w tyle. To znak, który... Padnę do dziury! Gdzie się podziała? Nie uważała. Nie ma cię. Wyciągnij mnie. Wychodź śmiało. Wszystko się rozleciało. Patrz, mam klucz. Teraz się ucz. Koło przykręcamy i dalej ruszamy. Przez most przejedźmy. Znów problemy. Jechać nie mogę. Ja ci pomogę. Ten zdejmiemy. Ode mnie weźmiemy. Nie ma mowy. Jest za różowy. Czaszki namaluję. Teraz pasuje. Gdzie ona się zgubiła? Swój but tu zostawiła. Kamera mi pomoże. Sprawdzę w tym otworze. Czas by spojrzało oko, czy jest gdzieś tam głęboko. Lecz siostry lwa nie było. Co tu się pojawiło? Kamerę mi porwało. Coś jeszcze mi zostało. Wykopię dziurę sobie. Mama! A co ja teraz zrobię? Kryształ tu położę. To chyba nam pomoże. Ojeju, co się stało? Trochę zabolało. Ratunku! Zostaw mnie! Zaraz uratuję cię. Już brak mi tchu. Co tu dzieje się? Mam rozwiązanie. Już grzeją promienie. Czuję pieczenie! Siostra złapana. A to dla pana. Co za wielki klejnot, aż nie wierzę. Cichy złodziej go zabierze. To już ci nie będzie grać. 8 rano, pora wstać. Zawsze mieć sarkofag chciałem. Cały dzień dziś to wciskałem. Nie dorównasz mej szybkości. Ale pyszne te słodkości. Przed kradzieżą je ochronię. Zaraz wpadną w dłonie moje. Laser nie ocali was. Na me zwinne ruchy czas. Nad krokodylami skoki i po strzałach szybkie kroki. W szybie duży otwór zrobię. Pojedyncze wezmę sobie. O, wróciłam w samą porę. Będziesz miał kłopoty spore. Czas przemyśleć zachowanie. Nie wie o mym tajnym planie. Czy ja widzę klucze lwa? Tunel zrobię tu raz dwa. Chwila i już będę wolny. Złodziejaszek ze mnie zdolny. Niespodzianka orka czeka. Widzę teraz go z daleka. Wszystkich łatwo przechytrzyłem. Dobrze łupy swe ukryłem. Chyba czas na wyjaśnienia. Masz tu dużo do zwrócenia. Dziś nauczkę dostałem i przeprosić was chciałem. Skarbu dzisiaj poszukamy. O, Feniksa w lodzie mamy. A jaskinia numer 2 kolorowe kształty ma. Trzecia? Tu się skarb znajduje. Lampa mnie interesuje. Lepiej bym nie zbudził psa. Cicho wyjdę stąd raz, dwa. Ta latarka kusi mnie. Jeszcze po nią wrócę się. Chociaż wolno podnosiłem. I tak psa obudziłem. Ale groźne zębiska. Nie chcę ich oglądać z bliska. Dużą piłkę widzę tam. Zobacz, piesku, co tu mam. O nie, wyjście zasypane. Może górą wyjść się da. Zaraz dorwę tego lwa. Nic mnie już nie uratuje. Tę latarkę wypróbuję. Tak Feniksa uwolniłem i ślizgawkę tu zrobiłem. Po tym chodzić nie da się. Zaraz ci pomogę, lwi.
wie! Uff, ucieczka się udała! Lampa w rękach mych została! Już z portalu wyskakuje, super skarbu poszukuje. Zajrzę tutaj z ciekawości. Rękawica nieskończoności! Ręka Gina mnie blokuje. Zagrać w grę mi nakazuje. By uniknąć mojej złości, musisz najpierw rzucić kości. Cztery pola się przesuwam. Zagrożenie tu wyczuwam. Widzę trzy wielkie potwory. To być może problem spory. Szybko skocznie napompuję, na niej wyżej podskakuję. Odbijam się od strasznych głów, do gry mogę wrócić znów. Rzucaj znów, taka ma wola, czas przesunąć się trzy pola. Ta siódemka jest pechowa, groźny pies zaatakował. Unik jeden, drugi, trzeci. Ten kryształ mocno świeci. Laser odbija, dobra tarcza. To zupełnie mi wystarcza. Wielką dziurę w ziemi wytnę. Nie ma psa, to było sprytne. Trzeci rzut, lecz czas na zmiany. Gin się czuje oszukany. Nie ma zasad od tej pory. Zatrzymają cię potwory. Jak mam wyjść z tego potrzasku? Wiem, użyję wiertłokasku. Gra skończona po tych mękach. W końcu skarb jest w moich rękach. Może złapię dziś reptilka. Nagle toczę się jak piłka. Chyba w głowie mi się kręci. Czy ja widzę wieloryba? Pomóż proszę, mam ból brzucha. Może lekarz cię wysłucha. W basen wielki wskoczysz w mig, tylko cię przeniesie dźwig. Ciężar wielki wszystko psuje, plantyn na mnie poskutkuje. Skoro zawieść cię nie mogę, lekarz niech wyruszy w drogę. Na pontonie podpłyniemy i wszystkiego się dowiemy. Prześwietlenie nie pomoże. Mało widzę w monitorze. Patrz, ten statek jest tak duży. Jako ekran nam posłuży. Już wieloryb oczekuje, doktor Ork rentgen szykuje. Prześwietlenie pokazuje, że ktoś w środku się znajduje? Otwórz paszczę, pomóc muszę. Wszystko z twojego brzucha ruszę. Linę tutaj przymocuję. A ja z rekinem współpracuję. Zaraz statek wyciągniemy. Problem bólu rozwiążemy. Powiedz, jak się teraz czujesz? Bólu brak, bardzo dziękuję. Dam ci bardzo ważną radę. Statki nie są twym obiadem. Napój siły, to kupuję. Jak super lew się poczuję. Chyba mi się wszystko śni. Dostarczone już pod drzwi? Ale szybko dojechało. Wypróbować mi zostało. Czuję mikstury działanie. Pora dziś na odkurzanie. Teraz będzie łatwiej, tak coś czuję. Synku, bardzo ci dziękuję. Trzeba dziś wymienić koło? Wciąż odpada. Niewesoło. Zaraz załatwimy sprawę. Powiedz, czym my cię karmimy? Zmienię koło bez problemu. Teraz pomogę komuś innemu. Kotku, gdzie ty się podziałeś? A mojego kota nie widziałeś? Pod traktorem się nie chowa. Pusta jest skrzynka pocztowa. Nie ma go pod ławką w parku. Kryje się w tym zakamarku. Bardzo dużo siły mam. Dom spróbuję podnieść sam. Już unosi trochę się. Chodź tu, kotku, proszę cię. Uff, odstawię domek nasz, skoro kota swego masz. Bardzo ci dziękuję, lwie. Dzień zakończył dobrze się. Ale słońce mocno grzeje. O, a co się tutaj dzieje? Ryba nie ma wody prawie. Zaraz zrobię coś w tej sprawie. Tylko jak te drzwi otworzę. Ten czas kodem mi pomoże. Te przyciski kolorowe wciskam szybko i gotowe. Gdzie tu woda się znajduje? Ryba jej bardzo potrzebuje. Ups, za mocno się spieszyłem i potwora obudziłem. Pora pozbyć się intruza. Znikam, nim nabije guza. Tutaj nie dosięgniesz mnie.
Oj, chyba odrywa się. Ups, na co teraz się wturlałem? Hipnozą go zatrzymałem. Skocz i rób, co nakażę. Chodź, pomocy potrzebuję. Nabierz wody jak najwięcej. O nie, przelatuje ci przez ręce. Może jako miski użyj tej łodzi. Teraz nic nam nie przeszkodzi. Szybko tutaj przeniesiemy. Raz, dwa, korek wyciągniemy. Patrz, z radości podskakuje. Bardzo mocno ci dziękuję. Gdzie jest to pyszne jedzenie? Mam w lodówce zatrzęsienie. O nie! Wszystko śmierdzi i się psuje. Wiemy, czego ci brakuje. Wyruszamy tym tunelem. Trzeba przywieźć lodu wiele. Yeti zaraz nam pomoże, oby nie spał o tej porze. Dasz nam trochę kostek lodu? Skoro wam potrzeba chłodu, prześlę je waszym tunelem. Chętnie z orkiem się podzielę. Więcej lodu nadlatuje. Super, teraz nic się nie zepsuje. Wielki kosz mu naszykuje. Owocami podziękuję. Zawieziecie to do niego? Nie ma sprawy, nasz kolego. Chyba lepszy pomysł mam. Koszyk doleci tam sam. Wykopiemy trochę niżej. Koszyk wpadnie tutaj bliżej. Gorąca woda mocno paruje, a koszyk w górę poszybuje. Kosz z pysznymi owocami. Wiem, podzielę się czymś z wami. Najpierw je do miski wrzucę. Zdrowy sok raz, dwa obrócę. Kolorowy sok zamrożę. Lody wam na deser stworzę. Teraz wyślę błyskawicznie. Wysyła lody! Fantastycznie! Może ja też takie zrobię? Warto jest pomagać sobie!